Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną, no i oczywiście z moją kochaną matematyką. Tym razem będziemy zajmować się optymalizacją w geometrii analitycznej. Optymalizować. Otóż optymalizować to znaczy szukać wartości największej albo najmniejszej, albo szukać takiego argumentu, dla którego dana funkcja przyjmuje wartość największą czy też najmniejszą. I zadania z optymalizacji, głównie pod kątem naturalnym, kojarzą nam się z optymalizowaniem na przykład objętości czy też pola powierzchni całkowitej, raczej z bryłami nam się to kojarzy. Oczywiście optymalizacja też często bywa w geometrii płaskiej, ale niektórzy twierdzą, że w geometrii analitycznej optymalizacja jest nie do przejścia i że jest dużo trudniejsza. Otóż nieprawda. Czy to będzie optymalizacja w funkcji kwadratowej, czy to będzie optymalizacja w bryłach, czy to będzie optymalizacja w planimetrii, czy też geometrii analitycznej, ona składa się z pewnych etapów, tak zwanych kroków, i gdziekolwiek by nie była, to tak samo się ją robi. Tyle, że wiadomo, że jak jest zadanie praktyczne, na przykład mamy karton śmietany i optymalizujemy wymiary, prawda? Czy też mamy zadanie, że puszka jest w kształcie walca i też szukamy na przykład objętości największej. To są zadania takie praktyczne, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No zadanie w geometrii analitycznej jest gorsze do wyobrażenia, no nie? No bo nie każdy umie sobie wyobrazić jakąś tam funkcję. No to trzeba narysować. Czyli nam w geometrii analitycznej przy optymalizacji być może rysunek bardzo pomoże. Rysunek narysowany w układzie współrzędnym, no tak, jak na to zasługuje zadanie z geometrii analitycznej. A więc zapraszam razem ze mną do analizowania przykładów, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1. Punkty A o współrzędnych minus 4, minus 1 i B o współrzędnych minus 2, minus 2 należą do hiperboli o równaniu y równa się 4 podzielone przez x. Wyznacz współrzędne punktu C o odciętej dodatniej należącego do danej hiperboli, takiego, że pole trójkąta ABC jest najmniejsze. Ja oczywiście zapisałam wszystko, co potrzeba, czyli przepisałam współrzędne tych punktów A i B, które należą do hiperboli, tego sprawdzać nie musimy. Zapisałam, że punkt C jest szukany, odciętą ma dodatnią i że on należy do tej hiperboli. Popatrz, jeżeli zdajesz maturę rozszerzoną, no więc to dla Ciebie nie jest problem, prawda, w narysowaniu hiperboli 4 nad x. Nawet nie musisz idealnie je rysować. Tak narysować, żebyś tylko wiedział, że ona znajduje się, jej pierwsza gałąź znajduje się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, a druga gałąź znajduje się w trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. I na tej hiperboli no musimy zaznaczyć punkty A i B, no bo one należą do hiperboli. Natomiast mamy taką informację, że trzeba tak dobrać C, prawda? Czyli tak musimy dobrać C, ale uwaga, tak żeby jego odcięta była dodatnia, żeby pole trójkąta ABC było najmniejsze z możliwych. No to co robimy? No na pewno skoro odcięta jest dodatnia, to nasze C, odcięta przypominam to jest X punktu C, tak? Xik to jest, to nasze C będzie leżało na tym ramieniu, na tej gałęzi, prawda? W związku z czym ja go zaznaczam na razie byle gdzie. Zaznaczam sobie go tutaj C po to, żeby narysować Ci ten trójkąt. Ten trójkąt jest bardzo ważny, no bo w zadaniu chodzi o to, żeby właśnie pole tego trójkąta było najmniejsze. Czyli ten trójkąt no, musimy mieć narysowany, żebyśmy wiedzieli, o czym jest w ogóle zadanie, prawda? Czyli ten rysunek w układzie współrzędnym jest bardzo ważny w tym zadaniu, no bo my dzięki temu będziemy wiedzieć, co my mamy, prawda, policzyć. No i dobrze, mamy sobie ten trójkącik. I teraz tak, jak policzyć pole trójkąta? No bo my musimy tak znaleźć punkt C, żeby pole trójkąta było najmniejsze. No więc musimy znaleźć funkcję pola. Ta funkcja pola musi być uzależniona od jakiejś niewiadomej, zapewne od tej odciętej punktu C. No i teraz jak zacząć? Na pewno zaczynamy od tego, że punkt C nie wiemy, jaką ma pierwszą odciętą. Możemy nazwać x, tylko wiesz, w geometrii analitycznej tu gdzieś masz x, y. Ja bym raczej wolała, żeby tą pierwszą współrzędną oznaczyć inną literką niż x. Na przykład może to być literka T. No to niech będzie T. I teraz druga współrzędna tego punktu C, no to musiałabym kolejną niewiadomą. Ale po co? Skoro wiem, że punkt C należy do tej hiperboli, to znaczy, że jak ja za x podstawię T, to mi wyjdzie y. Czyli nasz y tego punktu to będzie 4 nad T. I dodatkowo
trzeba napisać założenie, że T jest większe od zera. Zapewne wiesz, rozwiązując zadania z optymalizacji, szczególnie w tych bryłach chociażby, pisze się założenia. W geometrii analitycznej, jeżeli są, też trzeba napisać. Naszym założeniem jest to, że nasza zmienna T, którą my mamy wyznaczyć, to T tak, prawda, aby pole trójkąta było tego ABC jak najmniejsze, czyli nasze T będzie należało do przedziału od zera do plus nieskończoności. Patrząc na nasz rysunek, jest to logiczne, prawda? Bo nasze te albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu będzie leżało, prawda? No, czyli mamy przedział od zera do plus nieskończoności. I to jest założenie do naszego zadania, które w zasadzie było zawarte w treści. No dobrze. No to teraz przechodzimy do tego, jak się to liczy pole trójkąta. No, myślę, że policzymy je standardowym wzorem, czyli pole trójkąta, ja już może nie będę pisała ABC, to przypomnijmy wzór. No, jedna, druga, a razy H. No, zaczynamy od tego, że najpierw wypasowała podstawa. Która to podstawa? No, bezdyskusyjnie AB. Dlaczego? No, bo mamy A podane, mamy B. No, to liczymy tą podstawę, którą nazywamy A, a u nas jest to długość odcinka będzie AB, który liczymy ze wzoru, jak pamiętasz, wzór w geometrii analitycznej, był taki, że będziemy minus 2 odejmować minus 4, czyli plus 4 i to do kwadratu dodać. Minus 2 odjąć minus 1, czyli dodać 1 i to do kwadratu. To się równa pierwiastek i tak, tu mamy 2 do kwadratu, to jest 4, tu mamy 1 będzie, prawda, bo minus 1 do kwadratu to jest 1, czyli po prostu pierwiastek z 5. Tyle wynosi nam długość tej podstawy, czyli u nas to jest podstawa AB, pierwiastek z 5. No to potrzebujemy jeszcze wysokości. A, i z tą wysokością jest problem, bo ta wysokość, my w ogóle nie wiemy, gdzie pada. Wiemy, że pod kątem prostym, prawda? Możemy sobie ją tu zaznaczyć, tu A, tu H, ale nie wiemy gdzie. No to wszystko zależy, jaki jest trójkąt. Może być równomienny, może być różnoboczny, no różny może być. W związku z czym musimy się zastanowić, jakim wzorem fajnie by było w geometrii analitycznej policzyć wysokość. Pamiętasz, był taki wzór na odległość punktu od prostej. No, tylko trzeba sobie to przedłużyć. Odcinek AB przedłużamy i wychodzi nam jakaś prosta. Prosta K. Czyli najpierw musimy wyznaczyć równanie tejże prostej. Troszeczkę roboty mamy. Czyli wyznaczamy sobie prostą, którą ja na rysunku nazwałam K. Prosta K, dwukropek. Napiszmy sobie Y równa się AX plus B. Co prawda, może tu być lekka kolizja, widzisz oznaczeń, że tu było A i tu jest teraz AX plus B, więc możemy zmienić, żeby nie pisać A, to sobie napiszmy tutaj A1. No i napiszmy od razu B1, żeby to pasowało. Wtedy na pewno nie będzie żadnej kolizji oznaczeń. Dobra, no to podstawiamy te punkty, czyli mamy tak. Minus 1 równa się minus 4A1, dodać B1. I drugi punkt. Minus 2 równa się minus 2A1, dodać B1. W klamerce, no może pomnóżmy sobie to drugie równanko przez minus 1, dzięki czemu będziemy mieć, a to może tu napiszę, minus 1 równa się minus 4A1, dodać B1, a tu mamy 2 równa się 2A1 minus B1. Podkreślamy, dodajemy. W wyniku tego, co nam powstanie? Tu będziemy mieć 1 i to się równa minus 2A1. No i teraz 2A1 to się równa minus 1, podzielę przez 2. Wychodzi mi, że współczynnik A1, ten kierunkowy, to jest minus 1 druga. No ale to nie wszystko, bo jeszcze muszę mieć B1. No to podstawię sobie w sumie do tego pierwszego, niech będzie, czyli minus 1 to się równa. Minus 4 razy minus 1 druga, no minusy się nam skasują, to będzie 2, dodać B1. Czyli nasze B1 to będzie minus 3, jak przeniesiemy. Czyli zapiszemy sobie to równanie. Y to się równa minus 1 druga, x minus 3. Super, tylko wiesz, do tego wzoru na odległość punktu od prostej potrzebna by była prosta w postaci, ale ogólnej. Czyli przenosimy wszystko na jedną stronę i mamy tak, 1 druga x plus y plus 3 równa się 0. Ja zawsze mnożę razy 2, żeby tych ułamków nie było w tym równaniu i mamy x plus 2y plus 6 równa się 0. I to jest to równanie tejże prostej, tej prostej k, czy też inaczej mogę powiedzieć prosta ab, to nie ma znaczenia jak zapiszę, w postaci ogólnej. Tu była kierunkowa, a tu jest ogólna. No i teraz przypominamy sobie taki wzór, wzór na odległość punktu od prostej. No to ja go tutaj będę pisała. Ten wzór to jest nasze, to się D zaznacza, ale u nas w zadaniu to będzie nasze H, no bo odległość punktu od prostej to jest standardowa literka D, ale my u nas to mamy właśnie jako wysokość. Bardzo często w zadaniach wysokość właśnie liczy się przy użyciu tego wzoru. I to był taki wzór
Tutaj była taka wartość bezwzględna, na dole był taki pierwiastek, on oczywiście jest w tablicach maturalnych. I to było tak, a razy x0, czyli a to było ten współczynnik, który stoi przed x, ale w postaci ogólnej, czyli u nas 1, razy x0, to tu jest x0, a tu jest y0, bo to bierzemy z tego punktu, prawda? Czyli 1 razy t, dalej dodać, b razy y0, czyli u nas 2, razy 4 nad t i dodać c. Naszym c jest szósteczka. Podzielone przez a kwadrat, czyli 1 kwadrat, dodać 2 kwadrat. No to super, robimy sobie dalej, czyli nasze, a napiszę już h, to się równa. I mamy tak, t, dodać 8 nad t, dodać 6, to jest na wartość bezwzględną i to podzielone przez pierwiastek będzie z 5. I teraz uwaga, ze względu na to, że t jest dodatnie, to ta wartość bezwzględna mi jest niepotrzebna. Tu jest liczba dodatnia, tu dodatnia, tu dodatnia. Czyli ja mogę zwyczajnie opuścić wartość bezwzględną, no też opuszczam. No i teraz już mogę zapisać wzór na pole trójkąta, czyli zapiszemy pole trójkąta i to będzie funkcja zmiennej t, no bo tak jest nasze zadanie, że mamy wyznaczyć ten punkt c, ale najpierw musimy wyznaczyć t. No to proszę bardzo, to będzie funkcja t, to się równa 1 druga razy a nasze a to był pierwiastek z 5, razy t plus 8 nad t plus 6 podzielone przez pierwiastek z 5. No widzisz, że tu to z tym ci się skasuje, czyli nasza funkcja tego pola, funkcja określająca pole tego trójkąta, będzie wyglądała tak, jak ja tutaj będę to mnożyła 1 druga t, dodać 4 nad t i dodać 3. To jest funkcja, dla której szukamy wartości najmniejszej. Ja zapisuję to tak symbolicznie minimum. No to jak to szukamy? Założenie mamy, to teraz lecimy z pochodną, prawda? Czyli policzymy sobie pochodną tej funkcji, oczywiście po zmiennej t. Czyli pochodna z 1 druga t to jest oczywiście 1 druga. A tutaj jak pamiętasz wzór na pochodną, jak było a nad x, to był pochodna z tego, to jest minus a nad x kwadrat. Czyli u nas to będzie minus 4 nad t kwadrat, no bo naszą zmienną jest teraz nie x, tylko t. Pochodna ze stałej to jest 0, więc nic nie piszemy. No i teraz warunek konieczny, czyli pochodna. Zastanawiamy się, gdzie to, dla jakiego t będzie równa 0. Czyli przyrównujemy 1 druga minus 4 nad t kwadrat równa się 0. Przenosimy sobie, albo robimy wspólny mianownik. W zasadzie to nie ma znaczenia, a może zróbmy wspólny mianownik. Czyli będziemy mieć t kwadrat minus 8 tutaj, równa się 0. Czyli wspólnym mianownikiem będzie 2t kwadrat. No i teraz, żeby z ułamka wyszło 0, to tylko oczywiście licznik może być zerem. Czyli albo t będzie 2 pierwiastek z 2 po spierwiastkowaniu, albo t będzie minus 2 pierwiastek z 2. Oczywiście wiemy, że to jest sprzeczne, prawda? Więc jedyna opcja, jaka nam zostaje, żeby było, można było mówić o tej wartości najmniejszej tego pola, to jest dla t równego 2 pierwiastek z 2. Ale nie tylko, nie wolno na tym skończyć. Trzeba teraz sprawdzić warunek wystarczający. To zadanie oczywiście jest takie czasowo schodzi nam, dlatego że tutaj no, trzeba się najpierw zająć się takimi rzeczami, jak wyznaczenie równania proste, jak zapisanie pola, a dopiero w pewnym momencie wchodzimy do pochodnych, nie? Dobra, no więc warunek wystarczający, czyli badamy znak tej pochodnej, czyli kiedy ona jest dodatnia, kiedy ona jest ujemna, no to proszę bardzo, ja przepisuję samą tylko tą opcję t kwadrat minus 8 nad 2 t kwadrat, większe od zera. Ja to zawsze zapisuję w postaci iloczynu, czyli 2 t kwadrat pomnożone przez t kwadrat minus 8, większe od zera. Można by było oczywiście to prościej, ponieważ można by było pominąć mianownik, ze względu na to, że mianownik jest zawsze dodatni przy uwzględnieniu założenia, ale ja zazwyczaj robię tak, że rysuję pełny wężyk, a założenie później na końcu obkładam. Czyli narysujmy sobie wężyk, zaznaczmy na nim te miejsca zerowe, minus 2 pierwiastek z 2, 2 pierwiastek z 2 i 0. Lecimy z wężykiem od góry oczywiście, przy zerze następuje odbicie, bo tu mamy dwukrotne, więc mamy plusik, plusik, minusiki. No i teraz na ten wężyk ja nakładam założenie. Założenie od zera do plus nieskończoności.
I teraz w zasadzie można było narysować tylko tą część, prawda, tego wężyka, bo wtedy już mamy nałożone założenie, a można narysować pełny wężyk i tylko nałożyć założenie. Pamiętaj o tym, jest bardzo ważne, bo to jest założenie, żeby go wykorzystać. No to teraz ja już mogę napisać, że moja pochodna jest większa od zera dla T należącego. Uwaga, patrzymy na nasze z uwzględnieniem założenia na nasz przedział, tak? Od 2 pierwiastka z 2 do plus nieskończoności, a nasza pochodna jest mniejsza od zera dla T należącego od 0 do 2 pierwiastka z 2. Czyli ja wolę, żebyśmy jednak to na tych buźkach operowali, czyli z buźki wesołej robi się buźka smutna, to oznacza, że w tym miejscu mamy minimum lokalne. Ale czy nasze minimum lokalne będzie minimum globalnym, wartością najmniejszą? No musimy się o tym przekonać, oczywiście licząc granice odpowiednie. Czyli granica przy T zmierzającym do zera, musimy patrzeć na założenie, do zera ciut więcej niż 0, czyli do zera z plusem, z naszej funkcji pola. A nasza funkcja pola jest tutaj. 1/2 T, dodać 4 nad T, dodać 3. No to do czego zmierza 1/2 T? No jeżeli T zmierza do zera, to 1/2 T zmierza też do zera. Natomiast do czego zmierza 4 nad T? 4 nad bardzo, bardzo, bardzo małą liczbę. Jak pomnożę przez odwrotność, to mam 4 razy bardzo, bardzo duża liczba, czyli to ucieka w nieskończoność. Dodać 3, no to wiadomo, jest też nieskończoność. No to liczymy drugą granicę, czyli limit przy T zmierzającym teraz do plus nieskończoności z tej samej funkcji pola, więc ja przepiszę. I teraz zastanawiamy się, do czego to będzie uciekać. Jak T ucieka w nieskończoność, to 1/2 T też ucieka w nieskończoność, a wtedy 4 nad bardzo, bardzo, bardzo duża liczba ucieka do zera oczywiście. Ale ostatecznie tak czy siak mamy, że ta granica to jest nieskończoność. No i skoro tak, to teraz jesteśmy na 100% pewni, że skoro tutaj wyszła nam ta granica plus nieskończoność, to jakiekolwiek by to pole nie wyszło, ja nie prosiłam o to, żeby to pole wyznaczyć, tylko ale jakiekolwiek by nie wyszło, na pewno będzie mniejsze, prawda? Na pewno będzie mniejsze i na pewno od tych plus nieskończoności i na pewno będzie to wtedy minimum globalne. Czyli teraz mogę podsumować, że dla T równego 2 pierwiastka z 2 funkcja i ta funkcja to była pole trójkąta od T, osiąga minimum globalne. Ona, dlatego T równego 2 pierwiastek z 2 osiąga minimum globalne, czyli zapiszemy sobie w tym wypadku wartość najmniejszą. I to trzeba skomentować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, dla jakiego T tak się właśnie dzieje, że jest osiągnięta ta wartość najmniejsza. No to skoro tak, to popatrzmy, co było do wyznaczenia w tym zadaniu. No współrzędne punktu C. No to wyznaczajmy, czyli C to się równa, pierwsza współrzędna to T, czyli my już mamy 2 pierwiastek z 2, przecinek, a druga współrzędna to 4 podzielone przez 2 pierwiastki z 2. No tak nie możemy zostawić, prawda, bo tu się skróci. I ostatecznie zapiszemy, że C ma współrzędne 2 pierwiastek z 2, przecinek. Tutaj po usunięciu niewymierności będziemy mieć 2 pierwiastki z 2 nad 2, po skróceniu pierwiastek z 2. Czyli nasza odpowiedź do zadania to jest punkt C o współrzędnych 2 pierwiastek z 2, przecinek pierwiastek z 2. Dla tego punktu, jak taki punkt będzie, to wtedy pole tego trójkąta ABC będzie najmniejsze z możliwych. Zadanie numer 2. Prosta L, na której leży punkt A o współrzędnych 2 i 5, przecina parabolę o równaniu y równa się x kwadrat w dwóch różnych punktach i te punkty to B i ten punkt B ma współrzędne x1, y1. Punkt C ma współrzędne x2, jakieś y2. Oblicz wartość współczynnika kierunkowego prostej L, przy której suma y1 plus y2 jest najmniejsza. Wypisałam wszystko, co jest istotne, czyli napisałam punkt A, napisałam punkty B i C, napisałam równanie tutaj tej naszej paraboli, no i równanie prostej, prawda? Bo ona przecina w dwóch punktach tą parabolę, więc myślę, że każdy jest w stanie z nas wykonać ten rysunek taki pomocniczy sobie w układzie współrzędnych. To znaczy, narysujemy parabolę x kwadrat, zaznaczymy sobie ten punkt o współrzędnych 2 i 5 i teraz widzimy, że jak przyłożyć mam linijkę, żeby ta nasza prosta L przecinała parabolę w dwóch miejscach. No albo tak przykładamy, albo tak, nie? Jakkolwiek
cokolwiek. Oczywiście tych możliwości jest nieskończenie wiele. My mamy wyznaczyć tak współczynnik kierunkowy A, żeby taka suma Y1 plus Y2 była najmniejsza. Ja narysowałam przykładową, bo przecież ja nie wiem, jak ona wygląda, czy to będzie dokładnie tak, czy będzie inaczej, prawda? Ona w każdym bądź razie tak ma wyglądać, żeby być przecinana w dwóch miejscach, to ona nie może być prostą pionową, popatrz. Bo gdyby była prosta pionowa, to by przecinała tą parabolę w jednym miejscu. Więc na pewno ona będzie miała równanie jakieś y równa się ax plus b. Czyli to będzie albo ukośna, tak, tak, no ewentualnie może być stała. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Dobra, jeszcze zaznaczę na tym tutaj naszym rysunku w układzie spożarnym, że tu mam punkt B i tu mam punkt C. To są te punkty przecięcia. W zasadzie mało my o tych punktach przecięcia wiemy, nie? Ale co wiemy bardzo ważne, że oba te punkty leżą na naszej paraboli. Czyli ja w zasadzie punkt B mogłabym zapisać, że ma takie współrzędne x1 przecinek nie y1, tylko x1 do kwadratu, które oczywiście pokrywa nam się z y1, ale za dużo tych niewiadomych, nie? No i teraz punkt C ma współrzędne jakieś x2, nie wiem jakie kompletnie, ale nie y2 napiszę, tylko napiszę x2 do kwadratu, no bo skoro leży na tej paraboli, mogę tak napisać, dzięki czemu mam mniej niewiadomych. Dobra, teraz przejdźmy w ogóle do tej prostej, bo tak nie wiadomo za bardzo może jak zacząć to zadanie. No ale tak, mamy prostą i co my o tej prostej wiemy? My wiemy, że ona ma jakieś tam równanie ax plus b, ale wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych 2 i 5. No to podstawmy sobie ten punkt, który ma współrzędne x i y do równania tejże prostej. No bo przecież ta prosta przez ten punkt przechodzi, nie? Czyli mamy tak, 5 to się równa 2a dodać b. Ja proponuję z tego wyliczyć b, żeby znowu nie było aż tyle niewiadomych. Czyli moja prosta wygląda teraz tak. Y równa się ax dodać 5 minus 2a. Zresztą ja to a zostawiam. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę poszukać takiego a, żeby mi się y1 plus y2 zoptymalizowało, prawda? Czyli żeby tutaj mogła mieć wartość najmniejszą. No, wszystko pięknie, ale jak wyznaczyć punkty przecięcia prostej z parabolą? No bardzo prosto, bo teraz trzeba co zrobić? Ułożyć układ równań, ja już tutaj dołożę, ułożyć układ równań i zapisać też y równa się x kwadrat. Dlaczego? Pamiętaj, punkty przecięcia jakiejś jednej prostej z inną prostą, albo prostej z parabolą, albo prostej z wielomianem, albo wielomianu z parabolą, obojętnie, prawda? Nie ma to znaczenia czego. Zawsze najprościej robić przy użyciu układu równań. No bo to są punkty przecięcia, czyli punkty wspólne, leżące tu i leżące tu. No to zróbmy teraz, żeby nie było tego y-ka, to porównajmy te y-ki ze sobą, czyli x kwadrat równa się ax plus 5 minus 2a. Przerzućmy wszystko na jedną stronę i mamy x kwadrat minus ax plus 2a minus 5 równa się 0. I co to nam wyszło do rozwiązania? Wyszło nam do rozwiązania równanie kwadratowe z parametrem, ale czy będziemy je rozwiązywać, zobaczymy. Na pewno pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to my musimy przemyśleć, kiedy z tego wyjdą nam dwa te x-iki. Jeden nazwę x1, a drugi nazwę x2. I mają to być te x-y, no inne, prawda? Bo musi to być sytuacja, żeby w dwóch różnych punktach przecinała ta moja prosta tą parabolę. Czyli ja muszę napisać warunek, że moja delta musi być większa od zera. I to będzie moje założenie do zadania. Kiedy tak będzie, że delta będzie większa od zera? Musi być większa od zera, bo to muszą być dwa punkty przecięcia. No to skoro tak, to lecimy ze wzorem na deltę, czyli b kwadrat, czyli u mnie to jest a kwadrat, minus 4 razy. Tu jest w domyśle jedynka, nie będę jej pisała. I razy 2a minus 5 i to ma być większe od zera. No to proszę bardzo, a kwadrat minus 8a plus 20 większe od zera. No to teraz mamy nierówność kwadratową, ale już ze zmienną a, czyli liczymy sobie deltę pomocniczą, deltę po a i to się równa. B kwadrat, czyli 64 minus 4 razy 20, 80. Jak widzisz, wyszło to ujemne. Czyli co to znaczy, jak delta wychodzi ujemna? Że gdybym ja teraz chciała to narysować, prawda, to ta moja funkcja kwadratowa występująca po lewej stronie tejże nierówności będzie cała nad osią naszą, w związku z czym wszędzie będą plusy. Czyli ja mogę napisać, że moje a należy do zbioru liczb rzeczywistych. Czyli jakiekolwiek aby nie było, wynika stąd, że jakiekolwiek aby nie było, zawsze będzie moja prosta L o równaniu, teraz już takim, ax
plus 5 minus 2a będzie przecinała parabolę w dwóch punktach. Czyli, ale ja to musiałam rozpatrzyć, bo to jest takie nasze rozumowanie. Musieliśmy to sprawdzić, bo nie musiałoby tak wyjść, prawda? Mogłoby wyjść zupełnie inaczej. No, czyli teraz przechodzimy dalej. Czyli musimy się teraz zastanowić nad tą funkcją. To musi być funkcja a. No ale no co zrobić, prawda? No zapiszmy sobie, ja może na razie napiszę y, to się równa y1 plus y2, to się równa. Zamiast y1 podstawię x1 kwadrat, zamiast y2 podstawię x2 kwadrat. I z czym mi się to skojarzy? Bo to x1 i x2 to są z tego rozwiązania, prawda? Ja podkreślę, to są rozwiązania tego równanka, nie? Bo, no bo tak przecież się wyznacza punkty wspólne. No powinno nam się to kojarzyć ze wzorami Wieta, bo to jest równanie kwadratowe z parametrem. A tutaj trzeba to odpowiednio zwinąć. x1 plus x2 do kwadratu minus 2x1 razy x2. Popatrz, dołożyłam wzór skróconego mnożenia, ale muszę od razu skorygować, żeby mi się wartość nie zmieniła, prawda? A dlaczego tak robiłam? No bo ja chcę te wzory Wieta, nie? Czyli to się równa. Wzór pierwszy Wieta x1 plus x2 to było minus b nad a, ale oczywiście nie piszemy, bo by była kolizja oznaczeń, tylko od razu stosujemy do tego konkretnie naszego równanka. Czyli u nas minus b to będzie u nas a nad 1. Czyli po prostu będzie a do kwadratu minus 2 razy i tu będzie x1 razy x2, to będzie nasze standardowe c nad a, ale u nas c to jest to 2a minus 5 nad 1, czyli po prostu 2a minus 5. No to popatrz, jaka mi wyszła teraz funkcja ostatecznie a kwadrat minus 4a plus 10. I to jest moja funkcja, którą ja teraz nazwę f od a i to się równa a kwadrat minus 4a plus 10, dla której będę chciała się zastanowić, kiedy, dla jakiego a będzie osiągała minimum. Ta funkcja, dla jakiego a będzie osiągała minimum. No to skoro tak, no to do tego nam służy rachunek pochodnych, czyli teraz mamy pochodną policzyć, oczywiście po a, 2a minus 4, warunek konieczny, pochodną przyrównujemy do zera, tu akurat wyszło prościutko, prawda, czyli na początku żeśmy się namęczyli, a później już jest tak prościej. No zazwyczaj to jest tak, że jak już jest zadanie z geometrii analitycznej, ono na początek może wydaje się troszeczkę no, trudne, bo trzeba geometrię analityczną połączyć z pochodnymi, ale widzisz, jaka pochodna tutaj w tym wypadku wyszła ładna, prawda, taka piękna. No, to jest warunek konieczny, ale nie wolno na tym skończyć. Trzeba zapisać warunek wystarczający, czyli zastanowić się, kiedy pochodna jest dodatnia i ujemna. No to ja w zasadzie mogę, tu jest tak prosta ta pochodna, że ja w zasadzie mogę od razu powiedzieć, że moja pochodna jest większa od zera, gdy a jest większa od 2. Ale jeżeli chcesz to zrobić, oczywiście przy użyciu buźki uśmiechniętej, buźki smutnej, to zrobimy tak. Czyli dwójkę zaznaczamy, lecimy sobie z góry wężykiem i mamy minusy, plusy, czyli tak, z buźki tutaj wesołej robi się buźka smutna, czyli w tym miejscu mamy minimum lokalne. No zgadza się, prawda, no bo też o to pytaliśmy, dla jakiego tego naszego współczynnika kierunkowego ta funkcja y1 plus y2 będzie osiągała wartość najmniejszą. Mamy minimum lokalne, no trzeba sprawdzić, czy ono jest również minimum globalnym. No żeby to zrobić, policzymy granicę. Tutaj w zasadzie, popatrz, było a należy do r. Czyli liczymy granicę w plus nieskończoności, czyli a ucieka do plus nieskończoności z naszej funkcji, a naszą funkcją to było a kwadrat minus 4a plus 10. Jaka metoda? No wyciągamy sobie oczywiście, że przed nawias a kwadrat i będziemy mieć 1 minus 4 nad a plus 10 nad a kwadrat i wtedy jak a ucieka w nieskończoność, a kwadrat tym bardziej ucieka w nieskończoność, to ucieka do zera, to ucieka do zera, nieskończoność razy 1, no to mamy nieskończoność. No i jak policzymy granicę przy a uciekającym do minus nieskończoności, ja tu od razu może wyciągnę, żeby było szybciej, przed nawias a kwadrat. No i znowu mamy, jak a ucieka w minus nieskończoność, to a kwadrat, ze względu na to, że jest potęga druga, minus się kasuje, ucieka w plus nieskończoność, to ucieka do zera, to ucieka oczywiście do zera, czyli granica wynosi plus nieskończoność. Czyli ja teraz mogę stwierdzić, że dla a równego 2, tak, moja funkcja ja ją nazwę sobie f od a, no równe a kwadrat minus 4a plus 10, tak, taka była funkcja, osiąga minimum, które oczywiście jest globalne.
minimum globalne, najpierw sprawdzaliśmy lokalne, ale później stwierdziliśmy, że te granice są nieskończoność, uciekała w plus nieskończoność, czyli to minimum będzie na pewno nie tylko lokalne, ale nawet globalne, czyli po prostu wartość najmniejszą, czyli wartość najmniejszą. Czyli dla a równego 2 nasza funkcja, do której doszliśmy w postaci a kwadrat minus 4a plus 10 osiąga minimum globalne, czyli wartość najmniejszą. Jakie było polecenie w tym zadaniu? Trzeba było wyznaczyć współczynnik kierunkowy a tej mojej prostej L. No to wyznaczyliśmy. Dla a równego 2 tak właśnie się dzieje. Zadanie numer 3. W układzie współrzędnych rozważamy wszystkie punkty P postaci. Pierwsza współrzędna, jedna druga M dodać 5 drugich. Druga współrzędna to M, gdzie M należy do przedziału obustronnie domkniętego od 1 do 7. Oblicz najmniejszą i największą wartość takiej funkcji PQ na długość i to podniesione do kwadratu, jeśli Q ma konkretne współrzędne 55 drugich i 0. Popatrz, ja nawet tego nie rysowałam w układzie współrzędnych. Ja zaznaczyłam po prostu na płaszczyźnie mojej, jaką jest tablica, zaznaczyłam punkty P i Q, no bo one są dane po to, żeby je zaznaczyć, prawda, dowolnie i poprowadziłam odcinek. Dlaczego? Dlatego, że PQ na długość to jest nic innego jak długość odcinka. Zatem zaczniemy od tego, że wyznaczymy sobie długość odcinka PQ i użyjemy wzoru z geometrii analitycznej, taki wielki pierwiastek, a pod nim było tak. Będziemy 1 druga m dodać 5 drugich minus 55 drugich i to do kwadratu, dodać m minus 0 i to do kwadratu. No i będziemy musieli tym się zająć, prawda? Więc będziemy to liczyć. Czyli PQ to się równa pierwiastek, a pod nim będziemy mieć tak 1 druga m. Tu będziemy mieć minus 50 drugich, czyli minus 25 i to do kwadratu dodać m kwadrat. No to jeszcze coś robimy. Robimy do samego końca ile się da. Czyli będziemy mieć tak 1 czwarta m kwadrat minus 25m, dodać 625, dodać m kwadrat. No i jeszcze zrobimy troszkę lepiej i zapiszemy 1 czwarta m kwadrat i 1 m kwadrat, to jest 5 czwartych m kwadrat, minus 25m, dodać 625. I popatrz, dlaczego ja teraz prosiłam o PQ do kwadratu? No żeby zniknął nam ten taki pierwiastek, nie? Czyli teraz zapiszemy PQ, jak podniosę do kwadratu, to po prostu mam wnętrze tego pierwiastka, czyli 5 czwartych m kwadrat minus 25m, dodać 625. I teraz ja mam się zastanowić, ile wynosi wartość najmniejsza tejże funkcji, w związku z czym ja tworzę sobie funkcję, nazywam f od m, która tak wygląda, 5 czwartych m kwadrat minus 25m plus 625, tylko uwaga, pamiętamy, że tutaj nie musimy się zastanawiać nad założeniem, bo my mamy podane założenie. Ja zapiszę m należy do przedziału od 1 do 7 obustronnie domkniętego. No i mamy wyznaczyć wartość najmniejszą i największą. No posłużyć nam do tego może rachunek pochodnych, prawda? Czyli liczymy sobie pochodną. Czyli jak dwójkę dam do przodu, to będę miała 2 razy 5 czwartych, czyli po prostu 5 drugich m minus 25 będzie, a z tego pochodna to 0. No i warunek konieczny, czyli pochodną przyrównujemy do 0 i mamy 5 drugich m minus 25 równa się 0, czyli 5 drugich m równa się 25. Pomnożę razy 2, czyli 5m to się równa 50, dzielę przez 5 i mi wychodzi, że m to jest 10. I teraz uwaga, specjalnie taki przykład wybrałam tutaj, bo wyszło nam, że m jest równe 10, ale ja już widzę, że to moje 10 nie będzie spełniało założenia. Czyli dajemy komentarz sprzeczny z założeniem. Natomiast w tamtych przykładach oczywiście było tak, że to, co wyszło podejrzane o ekstremum, zgadzało się, przynajmniej jedno, prawda, zgadzało się z założeniem, więc robiliśmy dalej warunek wystarczający. Teraz nie będziemy dalej liczyć, bo nie ma najmniejszego sensu, dlatego że już na warunku koniecznym nam się to wysypuje, bo jest sprzeczne z założeniem. W związku z czym, jak wyznaczyć wartość najmniejszą i największą tejże funkcji? A popatrzmy sobie tak w ogóle na tą funkcję. To jest taki specjalny przykład. Jest to funkcja kwadratowa.
W związku z czym, jeżeli jest funkcja kwadratowa, to my musimy policzyć wartości na krańcach i jedna z tych wartości to będzie wartość najmniejsza, a druga to będzie największa. Dlaczego? Dlatego, że skoro tutaj m wyszło 10, to znaczy, że wierzchołek będzie tej paraboli będzie miał pierwszą współrzędną 10. Nie wierzysz? Możesz sobie policzyć. Minus b, czyli tu mamy 25, podzielone przez 2a, czyli podzielone przez 5 drugich, czyli 25, podzielone przez 5 drugich to jest właśnie 10. Więc to nam się wtedy zgadza, gdybyśmy tutaj analizowali w ogóle funkcję kwadratową. Ale my to zrobiliśmy przy użyciu pochodnych, no bo skoro umiemy, to czemu nie skorzystać, prawda? Dobra, przechodzimy do tego, żeby wyznaczyć jednak tą wartość najmniejszą i największą w tym konkretnym przedziale, bo nam podali konkretny przedział. Czyli liczymy f od 1. No to jak podstawię 1, to mam 5 czwartych minus 25, dodać 625, to się równa, to będę miała 600, dodać 1,1, czyli będzie 601,1. Dobra, i liczę sobie jeszcze f od 7, czyli będziemy mieć 5 czwartych razy 49 minus 25 razy 7, dodać 625. No, żeby było szybciej, weźmiemy sobie kalkulator, prawda, i to wykonamy. 5 razy 49 i podzielę przez 4. Wychodzi mi tutaj 61,25, a mogę podawać w ułamkach dziesiętych, nie ma znaczenia. Minus i tu sobie też 25 razy 7, chociaż to można oczywiście w głowie. To mamy 175 tutaj na minusie, dodać 625. To ja to od razu może 625, dodam do tego 61,25 i odejmę 175. Będzie szybciej. Mamy 511,25. A to może tutaj też napiszmy 601,25, żeby było w ułamkach dziesiętnych jedno i drugie. I teraz widzisz, że to jest mniejsze, to jest większe. Czyli to oznacza, że to będzie wartość największa, a to będzie wartość najmniejsza. Zapisujemy wartości największe, najmniejsze albo sobie tak symbolicznie f max, f minimum, ale też zapisywane jest poprzez duże m, małe m. Tylko w tym tutaj konkretnym zadaniu byłaby kolizja oznaczeń, bo małe m u nas co innego oznacza. Więc myślę, że zostawmy f max ostatecznie, zapiszmy jako odpowiedź, to jest 601,25, a wartość najmniejsza w tym wypadku to jest 511,25. Mam nadzieję, że te przykłady, które przygotowałam na to spotkanie, pozwolą Ci operować z optymalizacją, ale operować ją w geometrii analitycznej. Mam nadzieję, że są ciekawe, bo geometria analityczna w ogóle sama w sobie jest ciekawa, chociaż czasem jest bardzo żmudna, męcząca obliczeniowo, ale naprawdę czasem da się skonstruować tak fajne zadanko, że ono jest bardzo przyjemne i w miarę szybko się liczy. Chociażby jak te, które przygotowałam na to spotkanie. Zapraszam jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mojego Facebooka, no i oczywiście na mój kanał na YouTubie. Do zobaczenia. Yeah.